Teraz przechodzę do zasadniczego wątku, mianowicie do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jakie one mogą mieć znaczenie dla Polski i dla świata? No, to, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mogą mieć znaczenie dla świata, to jest to oczywista oczywistość. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, więc wszystko, co tam się dzieje, ma i może mieć i ma znaczenie dla świata. Wszystko, co tam się dzieje, a zwłaszcza kto tam staje na czele tego państwa. Muszę powiedzieć tak, że w Stanach Zjednoczonych system władzy jest trochę bardziej skomplikowany. Oprócz prezydenta, prezydent jest jednym z wielu ośrodków władzy, o czym będę mówił w dalszej części, ale jest jednym z ośrodków władzy i od tego, co on myśli, czego on chce, jak on postrzega świat, to bardzo wiele zależy. Bardzo wiele zależy. Więc to, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych będą miały jakiś wpływ na losy świata, to jest oczywista oczywistość. I w dalszej części będziemy próbowali się zastanowić, jaki ten wpływ może być w zależności od tego, kto te wybory wygra. Proszę Państwa, jakie znaczenie mogą mieć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych dla Polski? Skoro mają znaczenie dla świata, to i dla Polski też. Polska jest częścią świata, nawet jeśli niewielką, ale no niemniej jednak jest częścią świata. Więc jeżeli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mają znaczenie dla całego świata, to i dla Polski też. Ale jakie to jest znaczenie? Proszę Państwa, to czy wyniki wyborów prezydenckich będą się przekładały, czy nie będą się przekładały na realizację polskich interesów państwowych, to w ograniczonym stopniu zależy od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trochę może zależeć od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim zależy od tego, jak nasi umiłowani przywódcy zabiegają o polskie interesy państwowe. Żeby nie być gołosłownym, to podam przykład. W 2001 roku na prośbę ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jerzego Busha młodszego Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Irak nigdy nic złego nam nie zrobił, utrzymywaliśmy z tym państwem stosunki dyplomatyczne i tak dalej, ale poprosił nas o to prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Bush. No, mogliśmy nie spełnić tej prośby, ale jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych o coś nas prosi, to my się nad taką prośbą powinniśmy poważnie zastanowić, bo Stany Zjednoczone bez Polski jakoś sobie dadzą radę. Ale Polska bez Stanów Zjednoczonych nie zawsze może sobie dać radę. W związku z tym, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych o coś nas prosi, to my powinniśmy bardzo poważnie tę prośbę potraktować. No i potraktowaliśmy poważnie, Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Proszę Państwa, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby prezydent Aleksander Kwaśniewski czy premier Leszek Miller, bo to oni wtedy byli przy władzy, żeby wystąpili do prezydenta Busha z prośbami wzajemnymi. Panie prezydencie poprosił nas o to, żebyśmy wysłali kontyngent wojskowy. My w podskokach tę pańską prośbę żeśmy spełnili, ale mamy do pana również prośby wzajemne. Ja nie byłem pewien, czy w ten sposób można z prezydentami Stanów Zjednoczonych rozmawiać. Więc kiedy byłem kilka lat później w Waszyngtonie, w Instytucie Polityki Światowej, to prosiłem szefa tego Instytutu Polityki Światowej, byłego doradcę prezydenta Reagana, żeby poświęcił mi chociaż 10 minut rozmowy.
On okazał się bardzo uprzejmy dla mnie, poświęcił mi 3 godziny. Więc dowiedziałem się dzięki temu wszystkiego, czego chciałem się dowiedzieć. Między innymi, czy w ten sposób można rozmawiać z prezydentami Stanów Zjednoczonych. Jakie prośby wzajemne mogli mu prezydentowi Bushowi przedstawić prezydent Kwaśniewski i premier Leszek Miller. 2 prośby. Jedna to była o zgodę, prośba o zgodę Stanów Zjednoczonych na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Polska wtedy spłacała dług zagraniczny i tak się składało już w roku 2001, że wierzycielami Polski były już tylko państwa członkowskie Sojuszu Atlantyckiego. Inne państwa zostały spłacone. I pomysł konwersji polskiego długu zagranicznego polegał na tym, żeby za zgodą Stanów Zjednoczonych Polska przeznaczyła te pieniądze, które miała na spłacanie rat zadłużenia, przeznaczyła te pieniądze na modernizację własnych sił zbrojnych. No tam trzeba było w tych państwach wierzycielskich coś kupić, tam jakieś uzbrojenie albo amunicję i tak dalej, żeby oni też mieli z tego jakiś interes. Ale przynajmniej byśmy wtedy wiedzieli, co właściwie nasz kontyngent wojskowy w Iraku robi. Że on zarabia pieniądze na modernizację polskich sił zbrojnych. Gdyby każdego roku wpompowano w modernizację armii na przykład 7-8 miliardów złotych, no to już byśmy dzisiaj się tak nie martwili, jak to, co to z nami będzie, jak Putin się na nas pogniewa. No i zapytałem tego pana o to, czy to w ogóle coś takiego było możliwe. On mówi, jak najbardziej. Jak najbardziej. To była sprawa do załatwienia. Dlatego, że Stany Zjednoczone wtedy na misję stabilizacyjną i operację pokojową w Iraku i Afganistanie wydawały $300 milionów dziennie. $300 milionów dziennie. W związku z tym tych paru miliardów dolarów dla Polski nikt by w ogóle nie zauważył. Mówi, to było do załatwienia. A druga prośba wzajemna, którą przedstawiłem, to była, ponieważ już wtedy ta sprawa się pojawiła, żeby prezydent Bush obiecał nam dyskretnie, że Stany Zjednoczone nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie, przepraszam, żydowskich roszczeń majątkowych, które się wtedy już objawiły. Nie to, żeby tam zabronili Żydom hałasować. Nie, niech sobie Żydowie hałasują. My najwyżej byśmy hałasowali jeszcze głośniej, tylko żebyśmy wiedzieli, że za tymi hałasami nie pójdą żadne amerykańskie naciski. Dlatego, że hałasy to my tam wytrzymamy, natomiast nacisków możemy nie wytrzymać. Tak jak Szwajcaria w swoim czasie nie wytrzymała. I musiała się zgodzić na warunki stawiane przez lobby żydowskie. No i ten pan powiada tak. No ta druga sprawa to była trudniejsza do załatwienia, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Trudne sprawy też trzeba podejmować. Więc okazuje się, że gdyby nasi umiłowani przywódcy ówcześni, to znaczy Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, zatroszczyli się o polski interes państwowy, to przynajmniej częściowo można byłoby to załatwić z prezydentem Bushem w ramach prośby wzajemnej. No ale żadnemu z nich nic takiego nie przyszło do głowy. Aleksandrowi Kwaśniewskiemu nie przyszło do głowy, bo on to jest taki człowiek, niestety ja go uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski. Otóż jemu nie przyszło do głowy, bo on uważa, to mu chyba zostało z dawnych czasów, że jak się z kimś ktoś przyjaźni, to znaczy, że mu się podlizuje. A to nie. To nie na tym polega.
na tym polega, że przyjaciele sobie nawzajem rozmaite uprzejmości wyświadczają. Nawzajem, a nie jak się ktoś komuś podlizuje, to ten podlizujący się żadnych tam uprzejmości nie doznaje, tylko sam musi rozmaite okazje stwarzać. Proszę Państwa, więc po co ja to wszystko mówię? Żeby Państwu uświadomić, że żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest i nie będzie prezydentem Polski. On nie ma żadnego obowiązku zabiegania o polskie sprawy. Przeciwnie, z jego punktu widzenia, jeżeli można Polskę wykorzystać bez żadnych zobowiązań, no to nie będzie się wahał. Bo on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i on ma na względzie interes Stanów Zjednoczonych, a nie interes Polski, bez której Stany Zjednoczone w razie czego mogą się doskonale obejść. I to powinniśmy sobie uświadomić, niezależnie od tego, kto te najbliższe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygra. Że to, czy ta prezydentura będzie dla Polski korzystna, czy nie, to zależy od tego, co polscy przywódcy będą robili, a nie co tam, kto zostanie wybrany. Powiem, ktokolwiek by nie został wybrany, to on nie będzie prezydentem Polski, tylko będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i tak będzie myślał, tymi kategoriami, tymi wyborami się będzie kierował. Proszę Państwa, jak wiadomo, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbywają się 5 listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje urzędu od razu po wyborach, tylko dopiero pod koniec stycznia przyszłego roku. Jest w tym pewna logika, proszę Państwa, bo to zwłaszcza teraz, kiedy tam na przykład kandyduje na prezydenta pani Kamala Harris. No, ona jest takim amerykańskim odpowiednikiem naszej posągowej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No, to mniej więcej to jest taka sama osoba, jak Państwo pamiętacie, kiedy posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska też kandydowała na prezydenta. No to kiedy miała wystąpić już przed kamerami jako kandydatka na prezydenta, z tyłu za nią stał wielce czcigodny poseł Pupka. I wielce czcigodny poseł Pupka scenicznym szeptem podpowiadał pani posągowej, pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, co ona ma mówić do mikrofonu i ona głośno to powtarzała. Więc pani Kamala Harris to jest mniej więcej taka sama osoba. Dlatego to mówię, żebyśmy nie mieli specjalnych kompleksów. Amerykańska demokracja jest taka sama jak i nasza, no trochę tam oczywiście inna. No tak czy owak czasami do głosu dochodzą ulubieńcy ulicy. No i taki ulubieniec ulicy podczas kampanii wyborczej opowiada, co on tu nie będzie robił, że podpali wodę w Atlantyku, będzie dusił ludzi gołymi rękami i tak dalej. No i zostaje wybrany. Bo komu by się nie podobało, jak tu prezydent będzie dusił ludzi gołymi rękami? Każdemu się takie rzeczy podobają. No i głosują na niego. Ale kiedy już zostanie wybrany, to przychodzą do niego ważni generałowie z Pentagonu, wysocy rangą bezpieczniacy CIA i FBI, Goldmany Sachsy z Wall Street, wpływowi Żydowie tam z mediów, przemysłu rozrywkowego i powiadają jemu tak. Panie prezydencie, my tu prowadzimy takie to a takie tajne operacje o takim to a takim stopniu zaawansowania. Więc żeby świat się nie zawalił, to pan sam, pan rozumie, żeby świat się nie zawalił, to najpierw trzeba zrobić to, potem trzeba zrobić tamto, a później jeszcze trzeba będzie zrobić owamto. I w ten sposób przywracają
temu delikwentowi, prezydentowi, elektowi poczucia rzeczywistości. I on robi nie to, co tam opowiadał w czasie kampanii wyborczej, tam bredził, tylko to, co trzeba. Dlatego mówię, że prezydent jest jednym z ośrodków władzy, też jest ośrodkiem władzy, ale jest jednym z ośrodków władzy i to nie zawsze najważniejszym. I to nie zawsze najważniejszym. I proszę Państwa, no i wtedy jak już zostanie zaprzysiężony 21 stycznia, no to wtedy już obejmuje urzędowanie i tak dalej. Już wtedy jest nadzwyczajny, pełnomocny i w ogóle cały świat go podziwia i tak dalej. Jak się należy, jak to się należy prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, kto kandyduje w tych wyborach? No, zmieniła się jedna osoba, bo pierwotnie kandydował w wyborach prezydent Joe Biden. Prezydent Joe Biden, no ale prezydent Joe Biden po debacie z Donaldem Trumpem jak gdyby stracił wiatr z żagli. No i rada w radę tamci mądrale z partii demokratycznej uradzili, że lepiej będzie, jak już prezydent Joe Biden nie będzie kandydował. To lepiej będzie. No ale jak Joe Biden nie kandyduje, to kto ma kandydować? Pod ręką była akurat pani Kidawa Błońska. Znaczy, przepraszam, co ja mówię, pani Kamala Harris. Pani Kamala Harris reprezentuje lewe skrzydło Partii Demokratycznej. Musimy sobie zdać sprawę, co to jest Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych. Przez analogię do stosunków europejskich, Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych to jest odpowiednikiem partii socjaldemokratycznych w Europie. A lewe skrzydło Partii Demokratycznej Amerykańskiej to jest czysta komuna. I pani Kamala Harris to jest reprezentantka lewego skrzydła Partii Republikańskiej. To jest pani reprezentująca no, czystą komunę, jeśli można użyć takiego przymiotnika w stosunku do komuny, z czarnym podniebieniem. Z czarnym podniebieniem. No i ona tam nie wszystko musi wiedzieć, bo tam jest cały sztab starszych i mądrzejszych, którzy wszystko wiedzą i w razie czego jej powiedzą, co jej przystoi czynić, a czego jej czynić nie przystoi. Proszę Państwa, drugim kandydatem jest Donald Trump, znany nam, więc nie będę tutaj specjalnie się nad jego charakterystyką rozwodził. Tym bardziej, że on już w polskich sprawach trzykrotnie zajmował stanowisko. Dwukrotnie zajmował stanowisko takie, które można by uznać za korzystne dla nas, no ale raz zajął stanowisko takie, które z całą pewnością nie było dla nas korzystne. Chronologicznie. Pierwsze stanowisko to zajął w 2016 roku, zaraz kiedy został wybrany prezydentem. Jak Państwo pamiętacie, w grudniu, 16 grudnia 2016 roku Niemcy, które były niezadowolone z tego, że Polska przechodzi znowu pod kuratelę amerykańską i w związku z tym została dokonana podmianka na pozycji lidera sceny politycznej z reprezentacji stronnictwa pruskiego, czyli Volksdeutsche Partei, na reprezentację stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, to było rzeczą naturalną, że na pozycji lidera sceny politycznej w Polsce jest Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem na czele. No ale jak Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, a przeszła w 2015 roku, no to już nie. To już nie. Trzeba było dokonać podmianki na pozycji lidera. I jak Państwo pamiętacie, co się wtedy stało w 2014 roku? Trzej kelnerzy
pod wodzą pana Marka Falenty, co do którego nie mamy pewności do dzisiaj, czy on jest psychicznie zdrowy, czy niezdrowy, bo to niezawisły sąd jeszcze ostatecznie się nie wypowiedział, no to ma twardy łożek do zgryzienia z tym panem Falentą. Trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli nagrywać w restauracji Sowa i Przyjaciele i w innych miejscach takie szczere rozmowy dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych nie nagrywali, tylko tych. Tak jakby im ktoś to zlecał, a przecież nikt im nie zlecał, gdyby znowu takie rzeczy, to zaraz byśmy nabrali wątpliwości w autentyczność naszej demokracji, więc na pewno im nikt nie zlecał, tylko z własnej inicjatywy. No i później te wszystkie rewelacje, na przykład takie, że to Polska to jest państwo z tektury, tak naprawdę to HD i kamieni kupa, to zaczęły przenikać do opinii publicznej, no i trochę tak nadwątlać tę reputację Volksdeutsche Partei. Skończyło się na tym, że prezydentem państwa, jestem przekonany, że ku swojemu ogromnemu zdziwieniu, został pan Andrzej Duda w maju, 15 maja 2015 roku. Wiem to dobrze, bo ja znam osobiście byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nawet jestem z nim na ty z dawnych czasów, jeszcze z konspiracji. No i on autentycznie był przekonany, że nie ma z kim przegrać. A pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym nikt w Polsce nie myślał jako o polityku samodzielnym. Bo byliśmy świadkami cudów, przy których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. Proszę Państwa, no i Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w październiku 2015 roku i powstał rząd pod kierownictwem pani Beaty Szydło. Warto się przez chwilę zatrzymać nad panią Beatą Szydło, bo ona zrobiła wielki skok. Z wójta gminy Brzeszcze stała się premierem, prezesem Rady Ministrów całkiem dużego państwa w środku Europy. No to awans niebywały. Musiała mieć jakieś zalety w związku z tym. To jasne, pani Beata Szydło składa się z samych zalet. Ja tych wszystkich zalet nie będę tutaj przed państwem prezentował, bo byście się państwo znudzili, ale o jednej zalecie chcę powiedzieć. Otóż ona jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. Ta Szkoła Liderów to jest bardzo ciekawa instytucja. Nie można tak do niej pójść, o, z ulicy się zgłosić. Nie, tylko do tej Szkoły Liderów to kandydatów wyławiają ambasady amerykańskie w poszczególnych krajach. No i jak wyłowią takiego kandydata, no to czego ten kandydat tam w tej Szkole Liderów się uczy? A no to można to przeczytać na stronach internetowych ambasady amerykańskiej w Warszawie po polsku, że on się uczy tam, jak uwzględniać w postępowaniu rządu, którego dygnitarzem się stanie, interes Stanów Zjednoczonych. No i to pani Beata Szydło, podobnie jak wszyscy inni jej poprzednicy, z wyjątkiem chyba Lecha Kaczyńskiego, który absolwentem Szkoły Liderów nie był, to wszyscy inni byli, poczynając od Mieczysława Rakowskiego. Więc dobrze, żebyśmy takie rzeczy wiedzieli, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wątpili w autentyczność naszej demokracji. Przeciwnie, od razu widzimy, że nasza demokracja ma solidne podstawy, jest oparta na solidnych podstawach. No więc pani Szydło stanęła na czele rządu pod koniec roku 2015. Ten rząd jeszcze nic nie zdążył zrobić. Nawet pani Szydło nic ważnego jeszcze nie zdążyła powiedzieć, jak nam będzie nieba przychylała i w ogóle. A już Komisja Europejska na początku stycznia 2016 roku
wszczęła wobec Polski, na tej Komisji Europejskiej, tą Komisją Europejską kierowały dwa owczarki niemieckie, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, więc te owczarki niemieckie wszczęły wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji w naszym nieszczęśliwym kraju. Bezprecedensową, dlatego że jeszcze nigdy wcześniej nic takiego się w Unii Europejskiej nie zdarzyło. Widać było, że Niemcy są niezadowolone z tej podmianki. No to dobrze, tu myśmy tyle zainwestowali, prawda, w ten nieszczęśliwy kraj, a tu prezydentowi Obamie coś do łba strzeliło i tu mamy, tu, no, z Jarosławem Kaczyńskim się układać, jeszcze czego brakowało. Walczyć tu o demokrację i natychmiast powstał Komitet Obrony Demokracji, tam no, zaczęli się kotłować na ulicach. I kulminacyjnym momentem walki o demokrację był właśnie 16 grudnia 2016 roku. Proszę Państwa, to był bardzo ciekawy moment, dlatego że... Dlaczego 16 grudnia? Otóż wydaje mi się, że ze względu na sytuację w Stanach Zjednoczonych. To już był grudzień, więc było po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo one się odbyły jak zwykle w listopadzie 2016 roku. No i Donald Trump został prezydentem elektem. Tak się złożyło, że w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku. I widziałem na własne oczy, że przez Nowy Jork jedna za drugą przewalały się demonstracje przeciwko Donaldowi Trumpowi. One już niczego nie mogły zmienić, bo on już był wybrany. Ale przewalały się i nawet do tego stopnia, że nawet mnie wpadła do ręki ulotka werbująca ochotników na te demonstracje. $18,5 za godzinę. To w Ameryce tak jest. W Ameryce tak jest, tam wielu tych demonstrantów to w ogóle nie wie, o co chodzi, tam krzyczy, precz, niech żyje, i tego, a później idzie do kasy i tam inkasuje. No na tym to polega. Proszę Państwa, więc prawdopodobnie w Berlinie pomyśleli sobie tam ci mądrale tamtejsi, że skoro Trump tutaj się opędza przed tymi, co mu tam nogawki obsikują, to nie będzie miał głowy, żeby się zajmować jakąś Polską. Gdzie ona w ogóle leży, a potrzebna ona nam jak psu piąta noga? No to trzeba stworzyć fakty dokonane. I tak zapadła decyzja o Ciamajdanie. O tak zwanym Ciamajdanie 16 grudnia. No, ale okazało się, że Trump, owszem, tam opędzał się przed tymi, co mu nogawki obsikiwali, ale nie do tego stopnia, żeby zapomniał o reszcie świata. I 15 grudnia do Warszawy przyleciał prawa ręka Donalda Trumpa, Rudolf Giuliani. No, CIA od tego jest, żeby wiedziała, co w Polsce tutaj się szykuje, że się szykuje Ciamajdan i przewrót polityczny. No i ten Rudolf Giuliani przyleciał do Warszawy, odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po czym wsiadł w samolot i odleciał do Ameryki. Następnego dnia rozpoczął się Ciamajdan. Grupa posłów tam z Volksdeutsche Partei i tych innych bojowników o demokrację zablokowała salę plenarną Sejmu, żeby w ten sposób nie dopuścić do uchwalenia ustawy budżetowej. To dobrze było pomyślane, dlatego że nieuchwalenie ustawy budżetowej w konstytucyjnym terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów, więc znowu karty idą w tacy i tak dalej. Ale Jarosław Kaczyński, najwyraźniej uświadomiony przez Rudolfa Giulianiego, co tu się szykuje, wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i oni tam tę ustawę budżetową uchwalili.
Od razu się rozpoczęły potępieńcze swary, czy ta ustawa legalnie została uchwalona, bo przecież ustawa, szczególnie taka, to musi być na sali plenarnej uchwalana, tak mówili niektórzy utytułowani eksperci. Ale inni utytułowani eksperci mówili zupełnie co innego. Że owszem, żeby ustawa była uchwalona, to powinni ją przegłosować posłowie. A w którym miejscu oni to zrobią, to już jest mniej istotne. Nawet w krzakach pod Sejmem, jakby to zrobili, to by ustawa była przegłosowana i okej, i by była przegłosowana. No, ten spór do dzisiejszego dnia nie został rozstrzygnięty. I nie wiadomo było, co się dzieje, aż 3 dni później w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się taka informacja, taka publikacja, że no, nie udało się. Trzeba na jakiś czas się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie i tylko tym posłom, którzy tam siedzieli, bo to akurat był okres Bożego Narodzenia, tam kantyczki jakieś układali, śpiewali, kolędy i tego, nikt im nie powiedział, że wojna się skończyła. Aż wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, powiedział, słuchajcie, już po wszystkim idźcie do domu, nie zawracajcie sobie tutaj głowy, no to poszli do domu. Zapowiedziała tego samego dnia, w którym ta publikacja w Die Welt się ukazała, nasza złota pani z Berlina zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie na 7 lutego 2017 roku. I rzeczywiście przyjechała, odbyła wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami i z tych rozmów musiała wyciągnąć wnioski, że to nie ma co tu kontynuować walki o demokrację, to znaczy walczyć o demokrację trzeba, to jasne, ale przede wszystkim trzeba walczyć o praworządność, a nie o demokrację. No i zaraz, jeszcze nie zdążyliśmy tu ochłonąć po wizycie naszej złotej pani w Warszawie, a już wszystkie organizacje broniące na świecie praw człowieka wystąpiły do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No, to przecież tym owczarkom niemieckim nie trzeba było 2 razy tego powtarzać. No i od razu co się stało? Od razu zaczęliśmy walczyć o praworządność. Dopóki walczyliśmy o demokrację, no to taką sztandarową postacią walki o demokrację to mógł być pan Mateusz Kijowski. No ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już nie. Jakby to wyglądało, jakby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał jegomość podejrzewany o malwersacje finansowe, to nawet dla takiego Franciszka Timmermansa, który ma skórę grubą jak hipopotam, to by było już za dużo. No i jak, no to pan Mateusz Kijowski został wycofany do tylnych szeregów, a na pierwszą linię frontu walki o praworządność został wypchnięty kto? Niezawiśli sędziowie. Niezawiśli sędziowie. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich. Sędziów w Polsce jest około 10 tysięcy. Około 10 tysięcy, mniej więcej. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich. Bardzo dziwne, dlatego że nikt nie wybierał delegatów na te kongresy. Przyjechało na każdy kongres mniej więcej około 1000 uczestników. Co z tego wynika? Mamy 2 możliwości. Albo przyjechał kto chciał, albo przyjechał ten, kto musiał. Ten, kto musiał. No to trochę zmieniały postać rzeczy, ale no tak się odbyło. No i o praworządność walczymy, jak Państwo wiecie, do dnia dzisiejszego. Nic się pod tym względem nie zmieniło. To znaczy zmieniło się, że te wszystkie problemy z praworządnością w Polsce, które pierwotnie za starego reżimu były przyczyną sankcji finansowych wobec Polski, teraz jakby nikt nie zwraca na to uwagi. Jak tylko Volksdeutsche Partei została, to
widzimy, że to bardzo wiele znaczy. Proszę Państwa, to był jeden taki przypadek, kiedy Donald Trump zajął stanowisko w polskich sprawach. No, można powiedzieć, że do pewnego stopnia korzystne dla naszego nieszczęśliwego kraju. Drugi przypadek to był rok, to był lipiec, rok 2017. Znacznie poważniejszy ciężar gatunkowy. Otóż, jak Państwo pamiętacie, w lipcu 2017 roku Donald Trump przyjechał do Warszawy. Obsypał nas komplementami, tyloma, że to na trzech prezydentów by wystarczyło. No ale to nie o to chodzi, bo podczas konferencji prasowej powiedział, złożył oświadczenie treści następującej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Proszę Państwa, co to jest ten projekt Trójmorza? No tu muszę wrócić do mroki historii, nie do Adama i Ewy, ale do 1989 roku. Kiedy już się wyjaśniło, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, to ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale pojawiła się wiarygodna informacja. I ta wiarygodna informacja sprawiła, że w Europie Środkowej pojawiło się coś na kształt próżni politycznej, podobnej do tej, jak w 1918 roku. I państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego, tym razem postanowiły nie liczyć na to, co Niemcy zrobią, co Rosja zrobi, tylko wziąć sprawy w swoje ręce. No i czego? I w grudniu 1989 roku w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie o współpracy politycznej, potocznie zwane od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jako piąty sygnatariusz, stąd Quadragonale zmieniło się na Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Pentagonale zmieniło się na Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Że Rosja pogrąża się w zapaści, bo jakby się nie pogrążała w zapaści, to by się nie ewakuowała ze środkowej Europy. Niemcy wprawdzie nie pogrążają się w zapaści, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc ani Rosja, ani Niemcy być może nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. W związku z tym trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. No i to, na to liczyli sygnatariusze Heksagonale, ale się przeliczyli. Niemcy, które odzyskały swobodę ruchu w Europie w 1990 roku, natychmiast przystąpiły do wysadzania Heksagonale w powietrze. I zrobiły to w taki sposób, że namówiły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. I tego samego dnia Niemcy jako jedyne państwo na świecie je uznały, uznały niepodległość tych republik, co w krótkim czasie wtrąciło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze Heksagonale, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali. I od tej pory próżnię polityczną, która się pojawiła w środkowej Europie po ewakuacji Imperium Sowieckiego, wypełniają Niemcy poprzez rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, której są politycznym kierownikiem.
No, potem Jugosławia jeszcze była bombardowana, znaczy Serbia była bombardowana przez samoloty NATO, tam się nie chciała zgodzić na oddanie Kosowa i tak dalej, tam, ale to już było po wszystkim. I teraz przyjeżdża do Warszawy Trump i powiada, że program Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Co to jest program Trójmorza? To jest heksagonale, ale uzupełnione i poprawione ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Bo wadą tego pierwszego heksagonale to było to, że ono nie miało ani silnego lidera, ani silnego protektora, więc Niemcy bez trudu to towarzystwo rozgoniły. Bez trudu. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, o, to by było trudniej, przynajmniej dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. To by było trudniej. No i Niemcy natychmiast to zrozumiały. W Berlinie musiała się zapalić czerwona lampka alarmowa. Bo co Niemcy zrobiły po tej deklaracji Donalda Trumpa? Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Tak jest indiańskie przysłowie. Nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich. Jedynym politykiem europejskim, który wyraził z tego powodu zadowolenie, to był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale tak było. Tak było. Proszę państwa, no i kiedy się wydawało, że sprawy idą w dobrym kierunku, Donald Trump przegrał wybory. Przegrał wybory, więc prezydent Joe Biden, zupełnie co innego, inne priorytety. Ja go rozumiem, nie potępiam go, tylko dobrze, jak kiedyś jeszcze miałem zajęcia ze studentami nauk politycznych, to tak ich tam uczyłem, że jak chcą interpretować, komentować czyjeś tam czynności, czyjeś posunięcia, to powinni korzystać z empatii, wczuć się w tego człowieka, myśleć tak, jak on myśli, chcieć tego, czego on chce, i to wtedy łatwiej go zrozumieć. I proszę państwa, tu się muszę cofnąć do, żeby wyjaśnić postępowanie prezydenta Joe Bidena, muszę się cofnąć do roku 2008, kiedy na świecie wybuchł kryzys finansowy. Ja wtedy zrobiłem sobie takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy w wysokości 622 miliardów dolarów. Ta kwota 622 miliardów dolarów stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. I to nie jakichś małych, tylko tych dużych. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych. 10 lat później, w roku 2018, Stany Zjednoczone miały nawet wyższy budżet wojskowy, powyżej 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Co to znaczy? Że przewaga Stanów Zjednoczonych w ciągu 10 lat stopniała o połowę. No a w roku 2021, jak już Joe Biden w styczniu został tam, objął urzędowanie, wysoki przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. To jaki wniosek byście państwo z tego wyciągnęli, będąc na miejscu prezydenta Joe'a Bidena? Ja bym wyciągnął taki wniosek, że największym moim problemem to są Chiny i że muszę przygotować, jak i to szybko, bo czas nie pracuje dla mnie, muszę przygotować swoje państwo do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. No, a jak tu przygotować? No, to nie jest prosta sprawa.
proszę Państwa, oprócz Chin jest jeszcze Rosja. No i teraz postawcie się Państwo w sytuacji prezydenta Józia Bidena. On tu będzie ostateczne rozwiązanie kwestii chińskiej uskuteczniał, a tu Rosja zacznie mu od tyłu zachodzić i jakieś niespodzianki mu zrobi. No to nie, to czegoś takiego dopuścić nie można. W związku z tym trzeba było rozpocząć osłabianie Rosji. A w jaki sposób? A w taki, że prezydent Joe Biden namówił prezydenta Zełenskiego, żeby zerwał porozumienia mińskie, bo jak zerwie, to on przyjmie Ukrainę do NATO i tak dalej. No i tak się stało. O, Putin natychmiast uderzył wojskiem. No i mamy wojnę na Ukrainie. Celem tej wojny, jak wyjaśnił to miarodajny człowiek, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Lloyd Austin, celem tej wojny jest osłabienie Rosji. Ale proszę Państwa, musimy uważać. Wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone osłabiają Rosję już do końca. No dobra, i co dalej? I co dalej? Kto przejmie syberyjską część Rosji? No przecież nie Czukcze, a tylko ten chiński smog. No to lepiej tego nie ryzykować. Dlatego osłabiamy Rosję, ale bez przesady. Ale bez przesady, żeby całkiem się nie osłabiła, bo dopóki Rosja jest i kontroluje Syberię, no to Chiny tak nie... No krótko mówiąc, jest bezpiecznie. Krótko mówiąc, jest bezpiecznie. Więc dlatego prezydent Joe Biden rozpoczął wojnę na Ukrainie. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest bardzo dobry interes. Proszę Państwa, prowadzenie wojny per procura, czyli cudzymi rękami. Trzeba tylko znaleźć frajera, który pozwoli swój kraj wkręcić w maszynkę do mięsa. No i jazda. Kiedy Stany Zjednoczone, tak jak już tu mówiłem, bezpośrednio prowadziły operację pokojową i misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie, to wydawały 300 milionów dolarów dziennie. 300 milionów dolarów dzień w dzień przez całe lata. A na Ukrainie jak jest? Proszę Państwa, kiedy Izba Reprezentantów Kongresu się wahała, czy przyznać Ukrainie tam te subwencje finansowe, czy nie, no to się przy okazji wydało, ile do tej pory Kongres Stanów Zjednoczonych przyznał Ukrainie forsy. Okazało się, że 45 miliardów dolarów. Wtedy wojna trwała już prawie 800 dni. Więc jeżeli te 45 miliardów dolarów podzielimy przez 800 dni, to wypada nam około 55 milionów dolarów dziennie, czyli 6 razy mniej niż wtedy. No to znaczy, wojna per procura się opłaca, jest tańsza. A poza tym żaden amerykański żołnierz nie ginie, żadnemu nie urywają pociski nóg, rąk, nie rozpruwają brzuchów, nie trzeba go tam leczyć, protezować, potem renty mu wypłacać. No same korzyści, czegoż chcieć więcej. Tylko trzeba, jak powiadam, znaleźć frajera, który by tu pozwolił swój kraj wkręcić w maszynkę do mięsa. To nie jest takie proste, ale jak się okazuje, się zdarza. No to czegóż chcieć więcej, to ciągnąć jak długo się da. Proszę Państwa, i teraz proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone, dopóki Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie pieniądze i broń, no to ona może kontynuować wojnę. Gdyby pewnego dnia przestały jedno i drugie Ukrainie dostarczać, to wojna by się musiała skończyć tego samego dnia. Po prostu z braku zainteresowania. Z braku zainteresowania. I tak właśnie mówi Donald Trump. No do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, i teraz, no więc
Wracam do tej sprawy, tej deklaracji o Trójmorzu. Niemcy, jak powiadam, poczuły się zagrożone ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Zrealizowany projekt Trójmorza godziłby w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, blokowałby, właściwie podważałby hegemonię niemiecką w Europie, dlatego że państwa Europy Środkowej, mając tu protektora w postaci Stanów Zjednoczonych jako protektora Trójmorza, w ogóle nie musiałyby się Niemiec słuchać. Więc żadnej hegemonii już nie ma mowy. Drugi interes niemiecki to ten, że powstanie Trójmorza ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem blokowałoby budowę Czwartej Rzeszy, w którym Niemcy tyle już zainwestowały. I tu przychodzi taki Trump i mówi, że on tu to wszystko wywali, cały stolik wywali. No, to pod obcasy takiego dziada. Chyba jasne. Proszę Państwa, i wreszcie trzeci punkt. Zrealizowany projekt Trójmorza umożliwiłby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. W 1915 roku jeszcze I wojna światowa trwała. Niemcy miały nadzieję na ostateczne zwycięstwo. No i zawczasu przygotowały projekt powojennego urządzenia środkowo-wschodniej Europy. Niemcy są systematyczni, dosyć dokładni. Tam nic nie ma, żadnych improwizacji takich jak u nas. Tam musi wszystko być zaprojektowane. No i zaprojektowali to projekt Mitteleuropa. Mitteleuropa polegał na tym, że na tym obszarze miały powstać państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty, o gospodarkach niezdolnych, trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. W 1918 roku Niemcy przegrały wojnę, tak się przynajmniej wszystkim zdawało. Ale po 90 latach, 1 maja 2004 roku, kiedy to do Unii Europejskiej zostały przyłączone 8 państw, między innymi środkowoeuropejskich, bo to w 2007 jeszcze Rumunia i Bułgaria, no to Niemcy stworzyły warunki polityczne dla realizacji projektu Mitteleuropa z 1915 roku i on cały czas jest realizowany. On cały czas jest realizowany. Więc Państwo rozumiecie, dlaczego się zapaliła czerwona lampka alarmowa w Berlinie po tej deklaracji Donalda Trumpa. I wreszcie trzeci moment, kiedy Donald Trump się, że tak powiem, wtrącił w polskie sprawy, niestety niekorzystnie, w sposób niekorzystny dla naszego narodu i naszego kraju. Mianowicie w sprawie roszczeń żydowskich, kiedy podpisał ustawę numer 447. Akurat dosyć dobrze znam tę sprawę, ponieważ byłem cały czas na łączach telefonicznych z Waszyngtonem, gdzie moi tacy przyjaciele tam próbowali rozpaczliwie lobbować przeciwko tej ustawie. Ale polski rząd, pan prezydent Duda, pan premier Morawiecki, zachowywali się tak, jakby w ogóle ich to nie obchodziło. Gorzej nawet, bo kiedy trwały przygotowania do konferencji w Waszyngtonie, miała być taka dwudniowa konferencja w Waszyngtonie, pierwszego dnia miały zostać tam sformułowane polskie zastrzeżenia wobec tej ustawy. A drugiego dnia wszyscy uczestnicy tej konferencji mieli odwiedzić biura kongresmenów na Kapitolu i każdemu w każdym biurze zostawić dokumenty, dlaczego Polsce się ta ustawa nie podoba. I wtedy przyjechał do Ameryki pan wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski
i zaczął prowadzić rozmowy z osobistościami polonijnymi, najwyraźniej odmawiając im, znaczy radząc im, żeby nie wzięli udziału w tej konferencji. I to się mu w znacznym stopniu udało. Ta konferencja się odbyła, ale już nie miała takiego rozmachu, jak pierwotnie było zakładane. W ogóle władze polskie się zachowywały tak, jakby w ogóle ta sprawa ich nie dotyczyła. Donald Trump odczekał, kiedy zarówno Senat, jak i potem Izba Reprezentantów bez żadnej dyskusji, przez aklamację przyjęła tę ustawę. Bez żadnej dyskusji, przez aklamację. No i miał ją podpisać, ale widocznie nie miał pewności, czy dobrze robi. Bo i tu się, wiem to z najlepszego źródła, bo akurat brałem w tym udział. Urzędnicy Białego Domu zwrócili się do tych organizatorów konferencji w Waszyngtonie, żeby w krótkich punktach takich sformułowali polskie zastrzeżenia do tej ustawy. O co właściwie Polakom chodzi? No i ci poprosili mnie, żebym ja to napisał w krótkich żołnierzach. Ja to zrobiłem. Przesłałem im tam do Waszyngtonu i wiem, że ta notatka trafiła do Białego Domu. Czy Trump ją czytał, czy nie, to tego nie wiem oczywiście, ale ci urzędnicy, którzy... Ponieważ polski rząd nie reagował nadal, tak jakby go to nie obchodziło, to Trump tę ustawę podpisał. Trump tę ustawę podpisał, nie chcąc narażać się lobby żydowskiemu w Stanach Zjednoczonych, które, jak Państwo wiecie, ma ogromny ciężar gatunkowy. Ogromny ciężar gatunkowy. Co Trump zresztą teraz zauważył, nawet powiedział, że ku swojemu zdziwieniu, że Żydowie amerykańscy są przeciwko niemu. No pewnie, że są przeciwko niemu. Nawet domyślam się dlaczego. Proszę Państwa, dlatego, że Żydowie, nie tylko amerykańscy, ale w ogóle większość z nich, bo wszyscy pewnie nie, zawsze są jakieś wyjątki, są w awangardzie rewolucji komunistycznej. Donald Trump podlizywał im się jak tylko mógł. Ustawę podpisał, przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, wbrew oficjalnemu stanowisku Stanów Zjednoczonych, które nadal stoją na stanowisku, że Jerozolima powinna mieć status międzynarodowy, a nie, to ambasadę przeniósł tam. Więc podlizywał i nic mu to nie pomogło. Dlaczego? Dlatego, że inne jego poglądy kolidowały z poglądami promotorów rewolucji komunistycznej. A pani Kamala ma poglądy takie jak trzeba. W związku z tym ona nic nie musi mówić, ona tylko musi powtarzać to, co tam, czego się nauczyła. I tyle. I proszę Państwa, więc teraz jak żeśmy scharakteryzowali te możliwości, to możemy odpowiedzieć sobie na dwa pytania, co dla świata mogą znaczyć wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli wygra Kamala Harris, to Stany Zjednoczone staną się eksporterem rewolucji komunistycznej na cały świat. Co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości ze wszystkimi tymi wynalazkami. Więc chociażby z tego powodu, powinniśmy jej życzyć porażki. Tutaj widzę, że Państwo reprezentujecie, poza pewną częścią, raczej starsze pokolenie, które już, znaczy jeszcze pamięta pierwszą komunę. Ci przedstawiciele tego pokolenia dostali szczepionkę w postaci socjalizmu realnego, zostali zaszczepieni przeciwko komunie.
Ale młode pokolenie już nie. Już nie. Oni już tak tej szczepionki nie dostali. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, kto jest w awangardzie wszelkich takich ruchów, które można określić, jeżeli nawet nie prokomunistyczne, to zbieżne z celami rewolucji komunistycznej. Młodzi ludzie, którzy myślą, że to wszystko naprawdę. A my wiemy, że to nie jest naprawdę. My wiemy, że to nie jest naprawdę, a potem będzie za późno. A potem będzie za późno. No i teraz Donald Trump. No, jeszcze raz powtórzę, że Donald Trump, nawet jak wygra, to on nie będzie prezydentem Polski, tylko nadal będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie myślał swoimi kategoriami, ale ponieważ chce, przynajmniej tak twierdzi, chce zakończyć wojnę na Ukrainie i tak dalej, no to można, być może, że przy odpowiednich władzach naszych, no ale niestety nie widać, bo pan prezydent Duda niedawno, jak był tam, chciał się spotkać z Donaldem Trumpem w Dulleston, tam w tej amerykańskiej Częstochowie, to wygłosił taką deklarację, która mnie trochę zmroziła, bo on powiedział, że Stanom Zjednoczonym jest potrzebna silna Polska. No to bardzo ładnie, ale co on rozumie przez silną Polskę? Silna Polska, zdaniem pana prezydenta Dudy, to jest taka, która potrafi dogodzić Stanom Zjednoczonym. No to nie jest silna Polska. To nie jest silna Polska, bo Polska może dogodzić Stanom Zjednoczonym w taki sposób, że może, że tak powiem, realizować interes amerykański nawet za cenę własnego istnienia. Także pan prezydent Duda ma skłonności do przesady. Ale być może, że pod wpływem jakichś innych polityków, no na szczęście kilku takich jest, kilku takich jest. Być może, że oni by potrafili z Donaldem Trumpem rozmawiać. No i tu jest, otwiera się jakaś przestrzeń negocjacji. Oczywiście, co będzie, to tego nie wiemy. Tym bardziej, że proszę Państwa, jak Państwo pamiętacie, przy okazji poprzednich wyborów, to jakie oskarżenia się pojawiły? Że do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wtrącił się Putin. No, jeśli by to była prawda, no to nabralibyśmy wątpliwości, czy ta cała demokracja amerykańska, to aby na pewno jest autentyczna, skoro Putin może się tam wtrącić i jeszcze w dodatku jakieś sukcesy odnosić. No ale nie ma polityki bez ryzyka. Nie ma polityki bez ryzyka. Nawet gdyby Putin się wtrącił, no to trudno, nic na to nie możemy poradzić, prawda? Nawet w takich warunkach możemy, powinniśmy próbować realizować w oparciu o siłę Stanów Zjednoczonych, dopóki ją mają, realizować polskie interesy państwowe. To jest możliwe. Na koniec dobra wiadomość. To jest możliwe. Popatrzmy na Węgry. Węgry są państwem 3 razy mniejszym od Polski. Ale przecież Viktor Orban, jak ma do wyboru węgierski interes państwowy jakiś inny, to bez wahania wybiera węgierski. Nic się nie dzieje. Nie wyprowadza Węgier z Unii Europejskiej, nie wyprowadza Węgier z NATO, zachowuje się, że tak powiem, spokojnie, ale cierpliwie i metodycznie realizuje węgierski interes państwowy. Co z tego wynika? Jak mówił Bolesław Piasecki, co istnieje, to znaczy, że jest możliwe. No a skoro jest możliwe, to próbujmy i my. Może i nam się uda. Dziękuję bardzo.